Tu nie ma żartów. Tu nie ma żartów. Musimy wrócić po tą antenę, słuchajcie, bo na razie jest... Dawać kask rajdowy. Jazda! Czekajcie. O-o. Dobra. Schowajmy to. Schowajmy, nikt tego nie widzi. Dobra, jest kontrola. A ja i tak dostanę chyba mandat, bo ja nie mam przecież... Jezu, jeszcze w kasku. Jak ja mam ściągnąć ten kask? Do góry, na dół? Wiecie, czym jest problem? Bo my nie mamy zarejestrowanego przeglądu nie mamy zrobionego. Gdzie... O kurczak! Dzień dobry. Jaki jest powód kontroli? Dobrze, że wasz... Zauważyłem z daleka. Jestem czujny. Dobrze, no to co? Kawka? Co jest? Co to za mandat? Co to jest vehicle offense? Że jest uszkodzony czy coś? A tu jest no, niezarejestrowany. Może po jakimś update'cie, co? Mi się wydaje, jakaś aktualizacja spowodowała takie rzeczy. Kurczę, spojrzałem się w... Sebix! O ty ku... Ty Sebixie, ty! Cię dojadę, gościu. Nie! Save'a sobie odegramy. Tylko wiecie co? Ja muszę sprawdzić, czy ja tutaj zostawiłem antenę. Czy warto w ogóle tutaj jechać? O, dobra, jest antena. Jedziemy po antenę. Teraz się uda. Muzyka? Teraz ją tutaj musimy zamontować. Dobra, jest. I musimy ją dokręcić, bo ona jeszcze w tym momencie nie działa tak, jak powinna działać. Chyba kluczy nie wzięliśmy. Nie mamy kluczy, dobra. Gdzie jest najbliższe klucze, gdzie znajdziemy? U mechanika. O, chyba, że mam... Dobra, jedziemy teraz do rolnika. Po co jedziemy do tego gościa? A, w ogóle podobno tutaj ktoś sprzedaje części używane. Który gość? Tu? Nie, nie ma go. A, jest! Ty, gościu! Masz coś ciekawego? Ty, pokaż tam! Pokaż sprzęt!
Dawaj jakieś turbo do Satsumy czy coś. Masz? Gościu. Cześć. Nie ma żadnego. Niestety jeszcze nie możemy korzystać z tego pojazdu, bo musimy wykonać zadanie dla niego. Zobaczmy. A, możemy się napić z tej pięknej pompy? Zobaczmy. Napijmy się elegancko. Dobra, słuchajcie, teraz jest sytuacja następująca. On może jest na wyścigu, co? Ogląda wyścigi, czy nie? Czy on sobie tutaj gdzieś chodzi? Bo on ma generalnie takie hobby, że on sobie chodzi tutaj po okolicy. Tutaj jest Silos. No dobra, no to nie ma go tutaj nigdzie. Jest niedziela, on może odpoczywa sobie. My jedziemy do domu, bo musimy antenę zamontować i sobie poczekamy do poniedziałku. No mam nadzieję, że on zadzwoni do nas, nie? I teraz otwieramy bagażnik i dokręcamy. Oj. To który to jest kluczyk? Ten nie. Ten? Ten też nie. Najmniejszy? Też nie. Ten. Dokręćmy. Tutaj też jest dokręcone już? Dobra, jest. I teraz możemy sobie spokojnie odpalić i zobaczyć, czy radio szumi. Teraz gra ładnie. Mamy to! W końcu telefon! Po ilu? Po 2 godziny, tak jak ktoś gadał. 2 godziny normalnego czasu chyba. Odbieramy. Dobra, on przed chwilą powiedział, słuchajcie, on przed chwilą powiedział, że na jakiejś farmie jest po prostu żniwiarka, jest kombajn i trzeba tym kombajnem wrócić. Gdzie on jest? Tutaj. Musimy, moi drodzy, jechać kombajnem. O Jezu, to będzie śmieszne. Wrócić na farmę. Czyli tutaj, zobaczcie, musimy na drugą stronę miasta jechać. No nieźle. Która jest godzina? Okej. Okay. Jest okej. I zapiszemy sobie jeszcze tą sytuację, że już jesteśmy po telefonie i będziemy jechać do niego. Musimy być prawdziwym wariatem. Bierzemy kask. Dawać. Teraz będzie. Teraz będzie jazda. Aż brakuje muzyki normalnie. Ja ją tutaj chyba domontuję na YouTubie, jak będziemy jechać. Kombajn. Mamy to. W końcu, patrzcie. Stoi tutaj. No, to żniwiara. Let's go. Podjeżdżamy sobie elegancko. Dobrze. Teraz tak. Schodzimy, ściągamy hełm. Co tutaj się działo w środku? Nic. Arvo Alcotson 3000. Fajny bydlak. Można otworzyć? Można. Dobra, to czekajcie, to ładujemy motorynę do środka. Bierzemy kask. Wrzucimy tutaj. Wrzucimy sobie tą motorynę też, żebyśmy jej nie stracili nigdzie. Dam ją tutaj na plecy. A jak? O nie! Będzie problem chyba z nią. Będzie mały problem. Poczekajcie, zrobimy na spokojnie. Pierw to wywalę.
bo z tym nie damy sobie rady. Okej, okay, enter driving mode. Co dalej? Co dalej? Gdzie tu się odpala? Gdzie jest jakaś stacyjka? Światła są. Paliwo jest jakieś? Jakieś tam jest. Okej. A, dobra. No to możemy odpalić teraz. Halo! O Jezu! Kombajn skakany. A gdzie tu jest jakiś hamulec? To? Gościu, uspokój się. Co jest? No. Przepraszam bardzo, bo pani chce wjechać. Aha, pan. Okej. Okay. Co ja mam zrobić teraz, jak ten debil mi po prostu wjechał pod pojazd? Zepsuł mi grę. No patrzcie, no kretyn. Wypad stąd! Czemu on jedzie z taką prędkością? Gdzie tu jakiś mam hamulec jeszcze coś? Czekajcie. To nie, to nie, to nie. Co jest? A jechałem szybko. Jezu, nie wytrzymam zaraz. Kurde, jak walnę w tego typa. Czekajcie chwilę. Wolne życie każdej pralki to kalgon. Ta-ra-di-da-ra-ra-di-da-ra-na-na. Oj, 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 oj! Oj, oj, oj! Oj, oj! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Oj, 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 oj! No jedź! Jedź, przepuszczam cię! Jedź, jedź! Ja sobie jadę. Tak po prostu. A co wy na to, jakbym wziął i gifu pchał to coś? Jazda! Aha, to jest parking brake. Nie, jest za ciężki pojazd, nie da się tak tego popchać. Niesamowita podróż kombajnem. Tak to mogę nazwać. Niesamowita podróż kombajnem. Będziemy jechać na maksymalnym biegu, który to jest trzeci bieg, gdzie jedziemy maksymalnie 11 na godzinę i to jest max. I teraz będziemy z górki jechać, także może nawet przekroczymy licznik. Co chwilę w nas ktoś uderza. Ogólnie nie polecam wykonywania tej misji, bo to jest, można do głowy dostać, nie? No to jest tragedia. O! O! Jeśli ktoś by się zastanawiał, co ja tutaj mam przed sobą, to jest motorynka. Mamy motorynkę schowaną w kabinie. O, przekroczyliśmy, słuchajcie. No i na spokojnie, i jedziemy, jedziemy, słuchajcie. To co tam u was? Pogadajmy sobie w międzyczasie. Ty no! O co tu chodzi? To gdzie on jest? Czekaj.
Co za debil. O, o, czekaj, 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 czekaj. Tak masz leżeć, jak żółw. Ale nie, no nie może brakować paliwa, bez przesady. Co to jest? Czy to oznacza przegrzanie, czy coś? Przemyślmy to. Słuchajcie, zgasło nam, bo może zabrakło paliwa. Paliwo trzeba zatankować. Paliwo, no diesel prawdopodobnie. Teraz tak, najkrótsza droga. Najkrótsza droga to jest ta prawdopodobnie i tędy. Można by było polną drogą jechać, ale jest zbyt kręta i zbyt zawiła, żeby taki kombajn się w ogóle tam mieścił i... No nie, no to jest tragedia. Tam w tej polnej drodze to jak wpadniemy gdzieś do rowu, zablokujemy się, to koniec. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa. Tam jacyś youtuberzy czy ktoś nagrywali, że zaczynają jechać tu i cyk i już są w mieście, nie? Taki montaż. Nie wiem, może też pokazują w ten sposób, a z niecierpliwości sobie używają jakiejś teleportacji i jakiejś modyfikacji, że mogą sobie po prostu na cheatach przeteleportować. No właśnie, no bo też trzeba zatankować, nie? Bo jest chyba za mało paliwa. No to też jak, jeżeli ktoś nie miał paliwa i nie tankował na początku, to jak dojechał do miasta, prawda? To raczej się przeteleportował. I nagle okazuje się, że dojechał do miasta, ohoho, i trzeba zatankować paliwo. Ciężka sprawa. Zresztą, po co tankować paliwo w ciągniku dla gościa? Czemu mamy wydawać pieniądze? Niech on sobie zatankuje, come on! No, czyli osoby, które nie dolewały paliwa i nie pokazują, że jadą pełną trasę, to raczej używały teleportacji, żeby nie męczyć się, a żeby szybko nagrać materiał na YouTube'a. Nie uważam, że to jest jakieś super złe, ale to jest... Jeżeli się nie pokaże tego, że trzeba zatankować i tak dalej, to może to wprowadzić po prostu widza albo później gracza też w błąd, nie? Że pomyśli, że wystarczy wsiąść i jechać, a się okazuje, że po prostu brakuje paliwa. Bo to jest niemożliwe, że ktoś na podstawowym baku dojechał tam i nie musiał kanistrem doładowywać. A zwróćcie uwagę, że my daliśmy tylko jeden kanister. I teraz jak nam na takiej małej trasie, jak nam szybko po prostu się spaliło to wszystko, co by oznaczało, że trzeba by było z 2-3 takie kanistry zatankować. Chyba że możemy szybciej jechać. I teraz sprawdzamy drugą rzecz. Czyli sprawdzamy, czy da się... Bo tak, tutaj jest... Tu jest coś takiego jak speed control. I na dole jest samochód, czyli kierowanie, po prostu jazda, a u góry jest... Właśnie nie wiem, co to jest. A nie, czy to jest zając i żółw? U góry jest zając namalowany. Czekajcie, czekajcie. Czy ja dobrze widzę, że u góry jest zając? A na dole jest żółw? Tak. No to ja też tak jechałem maksymalną prędkością. Tu jest jeszcze jakaś gałka, ale... Czy możemy my cokolwiek zrobić z tym? Poczekajcie chwilę. Ale ja nie będę jechał teraz. Ja nie mam ochoty jechać całego.
całej trasy. No i to jest z górki, więc jeszcze się wydaje, że jest szybciej. Ale generalnie jadąc całą trasę, to jest tragedia. I wcale bym się nie zdziwił, jak tutaj zaczęli youtuberzy nagrywać, że jadą tędy i o, patrzcie jak jadę, jak ciężko się jedzie, i nagle jest w mieście już. Nie każdemu się by chciało chyba po prostu tu siedzieć teraz 2 godziny i po pierwsze paliwa jest mało, a po drugie jest problem z tymi statystykami, żeby były na zero. Tyle w temacie tutaj mam do powiedzenia. Combine Transform się nazywa. A widzicie, on tutaj jest. Combine Transform. Tak się nazywa. Combine Transform. No dobra. Combine Transform. I teraz okej, czaję. Czyli Combine Transform, Combine Fuel Oil, Combine Fuel Level. I można by było teraz to zrobić. Teleport Object. Combine Transform. Gdzie go przeteleportować? Przeteleportujmy go w takim razie do... Dobra, czyli jak to działa? Robimy tak, odpalamy to. Jeszcze raz, odpalamy sobie save'a. Bierzemy sobie mapę, gdzie ten. Cyk. Tutaj niby, nie? Że wiecie, jechałem całą drogę, wiadomo, teleport. I teleportujemy tutaj combine. Bla, bla, bla. To? Okej. O! Proszę bardzo. Magicznym sposobem, z prawie zerową ilością paliwa w naszym baku, pojawiliśmy się. Oczywiście to jest oszukanie w pewien sposób gry. Czekajcie, bo teraz jest pojedynek wzrokowy z tym. No i co, teraz ja mam większą maszynę od ciebie, tak? Co ty tam patrzysz? Co mi tu podjeżdżasz? Co on robi? Patrzy do tyłu, a jedzie do przodu. Okej, okay, udało mu się. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, to jest tego typu sytuacja. Niestety, powiem szczerze, nie przepadam za tego typu rozwiązaniami, ale chyba nie mam ochoty próbować 10 razy jazdy tym kombajnem po głównej drodze z problematycznymi mieszkańcami, którzy co chwilę wjeżdżają w tyłek i wywracają mnie. Wiecie, o co chodzi? O właśnie. Pięknie. Patrz, przywiozłem, sam przyjechałem. No pewnie. Nikt mi nie pomagał, zupełnie. Samemu tutaj przyjechałem. A ciężko było. Znaczy, to akurat jest prawda, bo było ciężko. Na tyle, że już psychicznie nie wytrzymałem. O, elegancko. O, proszę bardzo. Cyk. No i to jest, to się rozumie. Kolego, gdzie jesteś? Proszę pana, przywiozłem ci wóz. Halo? Halo, halo? Gdzie jesteś? Gdzie on? Tam jest.
No i co mi teraz powiesz? Ostatni 10 godzin... Cześć. Przywiozłem. O! 1500! Panie, to nawet na to paliwo, co tutaj bym musiał zatankować. Okej. Czyli... Rozumiem, że... Te belki oraz kombajn to jest swego rodzaju nowa praca, która będzie zapętlona i będzie się powtarzała, czy nie? Nie, chyba że to jest coś jak holowanie tych starych pojazdów. Że raz się to zaholuje i już to się nie będzie restartowało. I co teraz? Czy da się teraz wejść, czy nie? Jak już oddaliśmy mu pojazd. Czy możemy jeździć? Ta! Teoretycznie możemy jeździć, kiedy chcemy. Jeżeli naprawdę będziesz miał fuksa i uda ci się to zrobić za pierwszym razem, nikt w ciebie nie wjedzie i tak dalej, to zrobisz to może w godzinę. Tam jazdy 11 na godzinę to jest strasznie dużo. Ja jechałem 40 minut i 30 minut i ile myśmy zajechali? 4 wypadki były po drodze. Masakra. To zadanie musi być prawdopodobnie bardziej dopracowane i on musi wprowadzić modyfikacje, bo póki co to jest oczywiście wersja eksperymentalna. Ale on by musiał albo na przykład pomyśleć nad delikatnym przyspieszeniem, na przykład, że on będzie 11 wskazywał, 11 na godzinę, ale niech on jedzie więcej, na przykład dwa razy tyle, wiecie, żeby wizualnie on szybciej się poruszał. Albo z tym paliwem to przemyśleć też, żeby już więcej paliwa było na starcie. No chyba, że to oczywiście ma sens w momencie, kiedy sztuczna inteligencja w tej grze, czyli te wszystkie pojazdy, ci wszyscy kierowcy będą poprawnie działać. Bo póki co oni wjeżdżają jeden w drugiego i prawdopodobnie ten kombajn w ogóle nie jest rozpatrywany pod tym względem. Ale proszę bardzo. Pierwszy raz użyty My Summer Car Editor. Zawsze mi widzowie krzyczeli w komentarzach. Bonkol! Zrób to edytorem! Zrób to, zrób tamto! Jak nie wygrałeś wyścigu, to wpisz sobie edytorem, będziesz miał wygrany wyścig i będziesz miał puchar. Ja tak zrobiłem i jestem mistrzem. Co tu dużo gadać? To jest My Summer Car.